A więc jednak tutaj dotarliście do tego momentu. Witam Was serdecznie. Jestem Victoria Tekap i dzisiaj chciałabym opowiedzieć moją traumę, dlaczego się boję węży. A i zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Wbijecie pod tym filmem 100 łapek w górę, to może zachęcę znajomych do tego, żeby coś odwalali ze mną na Robloxie, nie wiem. A więc tak, na początku cofnijmy się do 2010 roku, gdy to wszystko się rozpoczęło. A więc pewnej nocy, gdy wszyscy już spali, nawet moja mama, to przysiadłam obok niej i zaczęłam oglądać ten horror, który moja mama oglądała. Oczywiście spała i o niczym nie wiedziała, że tu przyszłam. I ten, zaczęłam oglądać horror. Na ekranie się pojawił wielki wąż. Na początku nic tam niezłego się nie działo, ale kiedy zobaczyłam, co ten wąż robi z ludźmi, to mnie przeraziło. On po prostu ich połykał w całości. Bardzo się wtedy tego bałam. I potem, gdy był już koniec jednego horroru z anakondą, to na końcu on wypluł czyjeś zwłoki. Takie osiągnięte kwasem. Tam w ogóle wąż trawi swoje ofiary i nie chcę dalej mówić, ale to okropnie wyglądało, makabrycznie. I potem uciekłam do mojej babci ze strachu. I wtedy od mojej babci dostałam maskotkę Reksia, żeby się nie bać. No i od tamtego czasu, kiedy przytulałam Reksia, tak samo opowiem wam w następnym odcinku, jakie koszmary mi się śniły, bo tym już chyba nic tp i tp. No i do teraz nawet trzymam tą maskotkę. To jakby jest mój talizman przed złymi bytami, demonami, potworami, koszmarami. Nawet przed wężem. Dwa razy mnie już uratował. No i od tego czasu panicznie boję się węży. Nawet kiedy patrzę na jakieś zdjęcie węża, to mnie przeraża. Nawet gdy oglądałam anakondę, jak coś robi, to się rozpłakałam, bo zobaczyłam tam okropną rzecz. No i niestety to na tyle. A, no tak. Przecież niczego się nie ma bać. Wydoroślałam z tego, więc... A!